Każdy z nas jest w stanie wyczuć, która reakcja chemiczna zachodzi szybciej, a która wolniej, choć może być trudno to, co odczuwamy, wyrazić słowami. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie, która reakcja zaszła szybciej? Szybsza była reakcja numer 1. Więcej osadu zniknęło, większa masa osadu przereagowała niż w reakcji numer 2, choć obie reakcje obserwowano przez ten sam czas, czyli 10 sekund. Zatem, aby ocenić, która reakcja zachodzi szybciej lub wolniej, mogę zbadać, ile osadu ubyło w ustalonym czasie. Jak poprawnie sformułować obserwacje i wnioski? Obserwacje. W reakcji numer 1 osad rozpuszcza się bardziej intensywnie niż w reakcji numer 2. Wnioski. Reakcja numer 1 zachodzi szybciej niż reakcja numer 2. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obserwacji wytrącania się osadu, która reakcja zaszła szybciej? Reakcja numer 1, ponieważ w tym samym czasie więcej osadu wytrąciło się w reakcji numer 1 niż w reakcji numer 2. Obserwacje, w reakcji numer 1 osad wytrąca się bardziej intensywnie niż w reakcji numer 2. Wnioski, reakcja numer 1 zachodzi szybciej niż reakcja numer 2. A gdybyśmy obserwowali powstawanie produktu gazowego? Która reakcja zaszła szybciej? Szybsza była reakcja numer 1. Więcej pęcherzyków gazu powstało, bulgotanie było bardziej intensywne niż w reakcji numer 2, mimo że obie reakcje były obserwowane przez 10 sekund. Zatem, aby ocenić, która reakcja zachodzi szybciej lub wolniej, mogę zbadać, ile gazu powstało w ustalonym czasie. Obserwacje, w reakcji numer 1 gaz wydziela się bardziej intensywnie niż w reakcji numer 2. Wnioski, reakcja numer 1 zachodzi szybciej niż reakcja numer 2. Kolejną metodą badania szybkości reakcji jest obserwacja zmiany stężenia substratów, czyli spadku ich stężenia, lub wzrostu stężenia produktów w czasie trwania reakcji. W tym przypadku reagenty muszą być cieczami. Obserwacji dokonujemy na podstawie efektu końcowego, tam, gdzie powstało więcej gazu lub gdzie więcej osadu się wytrąciło w tym samym czasie, tam użyto początkowego roztworu o wyższym stężeniu. Jak dokładnie przebiega reakcja chemiczna? Co dzieje się w probówce? Na początku wrzucamy do probówki substraty, czyli substancje, które mają ze sobą przereagować, dlatego w probówce znajduje się dużo substratów. Ilość substratów odpowiada ilości, którą dodaliśmy do probówki. Na początku nic się z nimi nie dzieje, po prostu znajdują się w jednym pojemniku. Każda substancja chemiczna ma pewien zasób energii, podobnie jak żyjący człowiek. Zaznaczyłam ten zasób energii na ostatnim wykresie. Produktów jeszcze nie ma, ich ilość wynosi 0. Reakcja jeszcze się nie rozpoczęła, więc na tym etapie nie rozważamy szybkości reakcji. Następnie substraty zaczynają się do siebie zbliżać, sklejać i zderzać, w wyniku czego ich energia zaczyna się łączyć i wzrastać. W probówce zaczyna dziać się reakcja, a zatem możemy zacząć analizować szybkość reakcji. Kiedy wiązań między substratami jest coraz więcej, substraty tracą swoje dotychczasowe właściwości, a ich wspólna energia osiąga najwyższy poziom, podobnie jak u ludzi, kiedy fascynacja drugą osobą prowadzi do powstania pary, co oznacza zatracenie części dotychczasowych cech i powstanie nowego tworu, pary. Substratów zaczyna ubywać, ponieważ przekształcają się one w produkty, a ilość produktów rośnie proporcjonalnie do tego, jak szybko ubywa substratów. Energetycznie wszyscy osiągnęli szczyt możliwości. Proces ten trwa nadal, kolejne porcje substratów zanikają, przekształcając się w coraz większą ilość produktów. Im dłużej czekamy na utworzenie kolejnych produktów, tym wolniej zachodzi reakcja, a energia zawarta w probówce również spada. W związkach międzyludzkich z czasem także opada fascynacja, czyli wspólna energia pary. Do tego momentu wszystkie procesy i wykresy wyglądają tak samo, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z reakcją odwracalną, czy nieodwracalną. Czym się jednak różnią te reakcje w dalszym przebiegu? Reakcje odwracalne i nieodwracalne. Reakcję nieodwracalną rozpoznajemy po tym, że zachodzi ona aż do całkowitego wyczerpania substratów, ilość substratów spada do zera, co oznacza, że przestają one istnieć w probówce. Wszystkie substraty, które wrzuciliśmy do probówki, przereagowały, co oznacza, że reakcja dobiegła końca. W probówce znajdują się już tylko produkty, które mają określony poziom energii,
inne niż substraty, ponieważ są innymi substancjami. Reakcję odwracalną rozpoznajemy po tym, że nie zachodzi aż do całkowitego wyczerpania substratów, ilość substratów nie spada do zera, co oznacza, że nie przestają istnieć w probówce. Nie wszystkie substraty, które wrzuciliśmy do probówki, przereagowały, co oznacza, że reakcja się nie kończy. Ilość substratów po pewnym czasie stabilizuje się na określonym poziomie, charakterystycznym dla danej reakcji. Podobnie dzieje się z ilością produktów, powstają one do momentu, w którym substraty zanikają. W momencie ustabilizowania ilości substratów, ilość produktów również się stabilizuje na określonym poziomie. W probówce znajdują się wtedy zarówno substraty, które nie przereagowały do końca, jak i powstałe produkty. Reakcje odwracalne oznaczamy strzałkami skierowanymi w dwie strony.